Cześć, Łukasz, są lato w kocinku z dzięki edycji rozszerzonej. Ja się już kimnęłem wcześniej i wolałem zrobić, więc teraz na spokojnie na górę. Loivander, gdzie jesteś? Wcześniej byłeś gdzieś tutaj. Teraz tam. Puśćcie mnie, no. Muszę z nim pogadać pilnie. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy, niż się spodziewaliśmy. No nieźle. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. No. Jak to możliwe? Nieźle. Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Kogo masz na myśli? Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. No dobra, spróbujemy coś zrobić. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Okej. Bywa. Okej, tu nic nie będziesz ciekawego, więc... Dokładnie. Czyli do kogo? No do Siegfrieda uderzymy. No właśnie. Ja tam polubiłem jednak Siegfriedować. Jejwin mnie jakoś nie przekonał do siebie. Nie za bardzo. Ze mnie walkę o wolność takie tam, ale... swoim zachowaniem trochę takim lekceważącym stosunkiem do nas... Nie zbyt do siebie potrafi przekonać. Co, Velerat się nie zgodzi, co nie? Jeśli jesteś wrogiem Salamandry, mam dla ciebie propozycję. Wiedźminie, rozmawiałem już zarówno z Loivardenem, jak i z Triss. Przecież Salamandry to gang terroryzujący twoje miasto. Tak, no, ale mam związane ręce. Daj spokój, nie... Jestem stary i zmęczony. Sądzisz, że Salamandry podpalą miasto? Sądzę, że problem leży dużo głębiej, Wiedźminie. Aha. Racja. Miał niestety rację. On się nie boi po prostu. Trudno. Więc Siegfriedzie, nadzieja leży w tobie teraz. Chyba szybciej będzie mi, jak pójdę... cmentarzem, bo to będzie tam przejście i będę miał bliżej do Siegfrieda. Będzie to szybsze i bliższe. I mniej czasochłonne. Jak wesoło, naprawdę jak wesoło. Ledwo wchodzę, a już gra, jak na mnie czeka. Jeszcze ból, tak? Proszę bardzo. O, nie mam na was czasu na oszukiwania, trochę mi się śpieszy. O, kolejny ghoul, ale to... z drugiej strony, dawa, już mnie wypatrzy. Parówo. A ty dokąd? Nie ma uciekania. Nie ma uciekania. To wpadło ładne podpalenie. No, ja ci dam uciekać. Po prostu moje Igni jest tak potężne, że praktycznie każdy pada. O, jak wesoło. Gincie, parówy. No i dobra, jesteśmy już. A no, posterunek to już stąd jest całkiem blisko. Po prostu czuję. Powoli się kończy rozdział trzeci, więc powoli będzie jakieś porządne starcie, mam nadzieję. No, chyba że już nie, bo się roi w końcu noc. Ona się leje jak z cebra. O, jesteś jeszcze. Jak dobrze. Geralt, dobrze cię znowu widzieć. Witaj. Jak tam twoja noga?
Noga? Ach, w porządku. To było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Nie, Siegfried. No tak. W każdym razie nie uwierzysz. Tak, Geralt? Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie Salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Skąd? Siegfriedzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie Nowy Narakord wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. To dobrze. Teraz się dokarczmy. Teraz już pójdę drugą stroną, że nie chce mi się tam wracać. Muszę bardziej oszczędzać. Poszedłem się znowu się pięczyć z tymi gulami. Szleje. Po prostu zatoczy takie koło, co się stanie. I tak powoli rozdział dobiega końca, więc... Co się będę pierniczył. Zanosi się na potop. O, leje. Nie ma co... No, nie ma co mówić nawet. Ulewa potworna jest. Wchodzisz, Geralt, czy nie? Nie mamy czasu na duperele. Burzowe chmury, jak przyjemnie. A tu przynajmniej biegniesz trochę szybciej. To mnie trochę cieszy zawsze. Dzięki za zapis, jak miło. Tutaj, tutaj, tędy. Panie Hendy. Tu jest na wasku piesa, żadnego psa w karczmie tu nie widziałem. Ciekawe. Czyli sobie jeszcze będziesz chyba na górze, mam nadzieję. Jest Loivander. Nie ma Triss. Ta? By... Dziwne, powinna być. A, pewnie do domu poszła. Oj, Triss, naprawdę musiałeś taki numer wykręcić. Kurde, drogi ludzie. Trismy normalnie zrobiłaś mnie w bambuko. Kiedy trzeba być w domu, to nie jesteś. A kiedy trzeba być w przyjęciu, to też ciebie nie ma. Po prostu szkoda. Szkoda gadać po prostu. Takie numery odważ. No bo jak... A, tam jesteś świetny, nie muszę na górę wchodzić. Nie rozpieszczasz go zanadto? Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Loivardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. No to ruszamy. Jestem gotów. Spotkajmy się w Nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz, kto... Jestem czarodziejką, pamiętasz? To ruszamy. Nie no, eliksiry mamy jako tako. Mamy tych jaskółek kilka. Mamy grom, zamieć, kota. Co jeszcze? Tam parę eliksirów miałem, więc spokojnie jestem gotowy. Jakiś olej na ból. Te kamienie runiczne nie będę ich brał. Zostawię je na później. Na jakieś poważniejsze walki. Warto ich na razie marnować. No, coś się będzie działo. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi?
Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. A więc stawię im czoło. Myślałeś, że zostawię cię tutaj samego? Spodziewałem się, że będziesz walczył. Nie daj się zabić. Jeśli coś ci się stanie, Carmen... Zrozumie. Straż miejska, skąd wy tu? Nie tylko wy macie swoje wtyki w armii. Cóż, Vincent, nie trzeba było stawać po stronie Wiedźmina. Sprawdźmy. Będziesz długo stychał. Dawaj czwóreczkę. I jeszcze raz. Może szybciej niż myślałem. Twardy glina, dziwka ze slumsów i prawdziwa miłość. Miłość łamiąca klątwę wilkołactwa. Jak w bajce. W świecie zdominowanym przez pogardę i skurwysyństwo. W świecie pełnym bandytów i morderców. Szczere uczucia nadal mogą czynić cuda. I dlatego warto walczyć. Jak w bajce. No, Geralt, masz sporo racji nawet. Robię z tobą porządek. Kto jeszcze chce się tłuc? A widzę, że się wszystkich tłuczesz. O, ból wszedł, dobrze. To mamy ich z głowy. Tylko proszę. Ale dawaj, pozbieraj ich. Chociaż ten kaskę. Musisz się śpieszyć. W porządku. Wszyscy są tutaj. Dobra, Zygfryd gdzie tutaj dotarł. Możemy... Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Witam. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon płonącej róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Zygfryda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. No, to mamy problem. No właśnie. Zygfrydzie! Wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą! Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Zygfrydzie! Flaczki? Dark Ambra der Hadrian! Nie było nawet czasu na zastanowienie się. Devet, skurczy byk jeden. Dobra. Trochę tu ciemno, to tam jest kikimory. Weź sobie przygotuj czwóreczkę i wypij kota. Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na miało włosy wiedźmi! No chodź. Inni, sukin synu! Ja to tam trochę się pobiję. Dawno już nie walczyłem normalnie mieczem, tak. I już jesteś trupem. Zobaczymy, kto jest trupem. No chodź tu. Zapomnij o swoich głupich maczuzach. Jeszcze żyjesz, to proszę bardzo. Teraz którędy? Dobra, tu jest, widzę, jedyne przejście. Zawalone. O, jesteś, Zygfryd. Nie jest dobrze. Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Zygfryd, a więc jednak... Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarczę Alzura?
Jakieś potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żeby mi dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. No to chodźmy po ten kamień. Dobra, jest to jeden z magów. A dawaj, Igi, rzućmy. A masz. Nie, serio nie trafiło go? Nikt nie podskakuje, salamandrze! Nikt! Proszę bardzo. O, jeszcze F. Dawaj szybko. Dawaj go. Nie, no nie jest taki wytrzymały. A ja szukaj go. Krzemień. O, kolejna runa, no ale mi się już w sumie nie przyda. Jeszcze dekokt, dobra, mam go trochę. Kamień mocy. Ma, mamy. To od czego jest? Chyba od... Irden, tak? Tak. Nie pójdźmy, będą przez stąd wyjść. Co to jest? Jakiś zakazanych rzeczy? Dobra. Z ciebie tylko to. Co myślę, że zrobię jeszcze? Gdzie tu mamy te oleje? Paraliżujący ból. No to się może przydać na pewno jeszcze. To naprawdę obniży skuteczność wrogów. Więc na pewno się przyda. Jest portal. O, zadziałał. Są wojownicy zakonu. To ruszamy. Uwielbiam tę robotę. Zabiję cię! Zobaczymy. Chcę tu wszędzie widzieć trupy! Proszę bardzo, zaraz gdzieś widział. Twoje życzenie, rozkazem. Efryd jeszcze? Nie, już myślałem. To jest wasza kolej, panowie. A cóż to? Dobrze wiemy, jaka jest... Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. To prawda. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień, a wśród nich sam Siegfried z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością. Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła. Nie bardziej niż to konieczne. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Nie, tak nie powiedział. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz giń. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura! Magister, zajmij się nim! Nie mam przeciwzaklęcia! I co, zaskoczony Javed? Napiłbym się chyba. Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo.
mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. No właśnie. Przynajmniej jednego... Następnym razem nie ucieknie. Przynajmniej jednego możemy się jednym się zająć. A cóż to? Geralt! Nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Tak, tarczę Alzura. Magister gdzieś zwiał. Sam się nim zajmę. Dokładnie. Czy tu jest coś o tym opis? No nie ma. Rozkaz to rozkaz. To należy chociaż tam kota wypitego. No jesteś. A tu kikimory. Dobra. Aha, to już nie mamy jak wyjść. Dobra. O, jeszcze obrywają. Piorunem, jak miło. Chodź tu. No to magister, twoja kolej. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Oświeć mnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. A więc zabiję cię nieskuteczny, pełen wątpliwości, błąd historii. To źle świadczy również o tobie. Ale dość gadania. Graj, muzyko. Dobra, chodź. Kończmy tę farsę. Ha, czyli to szybko. O, ale go ciachamy normalnie. Dobra. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonany. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. No widzisz, jednak odbijamy cwoniaku. A to co? Poważnie? Strzelił w lustro i od razu wszystko zaczęło się walić? No to trochę dziwne. Mega dziwne. Dobra, mamy nasz srebrny, ale nie ma stalowego naszego. O, jest. O, magistra się wbił, jak uroczo. Aha, czyli królowa Kikimor we własnej osobie. Pamiętam, co było w opisie. Że zabija na cios na jedno uderzenie. Co za skrzynia tam jest? Może zdążę sprawdzić. Aha, tylko trochę kaski. Daj sobie w 5. Szybciej się poruszał z tym mieczem. Dobra, wyszukuj sobie Arda. Aha, dobra. Schować po, żeby zaraz nas ścigać. Jak miło. Dawaj, dawaj ci mi. Zawal to. Też zawal, ale nie na siebie. Aha, dobra. Może uda się zasypać całą bestię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Na szybko. I... Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Dawaj.
Zawal się wreszcie. No, nareszcie. Zawaliło się. Co takiego mam z ciebie? Aha, rzeczy. Nerw. Aha, czyli rzeczy z magistra. Jakiś olej nieznany mi. Aha, czyli mamy wyjście, dobra. Ale już przeczytam, co tu takiego jest. Księga Rosomaka. Wierzba. O, to się przyda ten olej na pewno. O nerwu Kikimor. Ulepszenie wytrzymałości. Okej. A olej dalej jest mi nieznany? Dalej mi nieznany. Dobra. Czyli wiemy jeszcze więcej rzeczy, jak miło. No to trochę się dowiedzieliśmy. Czyli Berengara wysłano na poszukiwanie Alwina. A ten najwyraźniej odmówił w którymś momencie i chcieliła go Salamandra dopaść. No, ciekawie, zapowiada się. Weszliśmy kanałami tutaj. Jak miło. No, naprawdę. Jak miło. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? Niedoczekanie twoje. Aha, okej. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. No, Triss, jesteśmy ci wdzięczni życie. No nie powiem. Uratowałaś nas. Przed pocałunkiem śmierci. Rozdział 4 już. A skąd tu ludzie? Co to za miasto? Miasto na wodzie? Czy ja dobrze widzę? Okej, nie mam pytań. Jaki nastrój wręcz. Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś. Okej, to powiedz mi. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana. To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak. Nie da się ukryć. Zapytaj mnie o coś. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Zaczynam się gubić. I są też elfy.
chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli, jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Spoko. Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy, jak każdy dziadek. Całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. No to jeszcze jedno. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Dotarliśmy. No ja to pogadam z tobą na jada w kolejnym odcinku. Ja z tobą dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!